Dzisiaj na temat przełomów kwasiczych. Bardzo osławionych i oczekiwanych, a to, co powiem przy porannej kawie może się okazać dla niektórych po prostu rozczarowujące. Zanim zacznę mówić o samych przełomach kwasiczych, a nie ma tak bardzo dużo moim zdaniem do powiedzenia na ten temat, to chciałbym oddzielić dwa stanowiska, stanowisko osób, które są. W zasadzie trzy. Jednych wyrzucę natychmiast poza nawias i nie będę nawet o nich mówił, bo szkoda prądu. To są osoby, które nie mają ani podstaw z zakresu rozumienia fizjologii, anatomii i w ogóle nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek medycyną, nawet z naturoterapią, i do tego jeszcze nie są praktykami, więc kompletnie zielonego pojęcia nie mają, z wyjątkiem własnych przekonań, opartych o jakieś, nie wiem, być może filmy z Holokaustu, gdzie głód zawsze powodował śmierć, i dla nich. To, co robimy, zawsze będzie kretyństwem i zawsze będą yy, bez próby zrozumienia, po prostu bezrefleksyjnie nas traktować i zawsze będziemy kretynami. Z tymi ludźmi i o nich nie dyskutuję w ogóle. Wyrzucam ich. Ale jest jeszcze drugie, yy, druga część osób, Którzy są lekarzami czy zajmują się w jakikolwiek sposób medycyną i się tak bardzo hołpią tym, że to jest evidence-based medicine, medycyna oparta o fakty i że w zasadzie tutaj wszystkie badania, i tutaj w cudzysłowie powiem te badania, mówią o tym, że my robimy źle, będą mieli troszkę tyci, tyci racji. Tylko tyle, że badań brak na to, żeby potwierdzić to, że mają rację. Oni będą mieli o tyle rację. Że my nie możemy potwierdzić w 100% z powodu właśnie braku badań, że to co robimy może być bardzo prozdrowotne, albo tych badań jest po prostu stosunkowo niedużo, a oni nie mogą nam udowodnić, że to nie jest zdrowe. I tak jak byliśmy w tvn to było z rok, z rok temu, no to, no to wyciągnął pan doktor o jakichś mormonach, jakieś bzdury, Pierdoły, no nie, ma, nie ma czegoś takiego, więc tutaj jest taka, taki konflikt interesów między nami, praktykami, którzy robią coś i doświadczamy pewnych stanów, definiujemy je, znaczy próbujemy je zrozumieć i, i, i spróbować sobie wytłumaczyć, co za tym może iść, nie mając na to faktycznie tak bardzo ugruntowanych badań, które by to potwierdziły, a z drugiej strony tych oportunistów, którzy mówią, że na pewno nie macie racji, bo ja jestem lekarzem i ja wiem lepiej. No, niekoniecznie wiesz lepiej, bo tych badań przeciwko nam też nie masz. Więc yy, i z tymi ludźmi czasami się odechciewa dyskutować, ale to nie dlatego, że mm, nie mają wiedzy. Dlatego, że nie ma w nich zainteresowania tym, co mamy do powiedzenia, i próby zrozumienia. Bo, szanując pełną diagnostykę, w sensie te wszystkie badania diagnostyczne, które my amatorzy możemy sobie sami w trakcie postu zaserwować, po to, żeby sprawdzić, co się z naszym organizmem dzieje, to dla nich to jest za mało. Ale z drugiej strony nie wykazują żadnego zainteresowania, żeby poszerzyć tą swoją wiedzę i być może spróbować coś z tym zrobić, chociaż w niektórych, tak jak już parę razy mówiłem wcześniej, we wcześniejszych filmach, w niektórych przypadkach ta nowoczesna medycyna bardzo chętnie zagląda do postów i widzi w tym ogromny potencjał. Tylko trzeba być lekarzem z otwartą głową, i to właśnie mam czasami do zarzucenia lekarzom, że nie chcą mieć tej otwartej głowy i przynajmniej spróbować, tylko negują w oparciu o co? No, właśnie o brak badań. Mają podstawy fizjologii, mają zrozumienie fizjologii, ale bardzo często nie jest to takie dogłębne zrozumienie fizjologii postnej. My z kolei, jako praktycy, bardzo często mówimy o tym, że chcemy. Oczyścić swój organizm. Więc te wszystkie zjawiska autofagi czy jakiegoś czyszczenia się w ogóle wewnętrznego spowodowanego tym, że organizm będzie zżerał różnego rodzaju struktury podczas postu, podczas części niejedzeniowej, postu. Wierzymy w to, że ten organizm się czyści. I nikt nikomu nie zrobił skana takiego komórka po komórce, żeby powiedzieć: Ty masz rację, a ty nie masz racji. Więc w zasadzie my mamy prawo wierzyć i mamy pewnego rodzaju powody przypuszczenia, żeby sądzić, że tak się właśnie dzieje, chociażby autofagia, czy właśnie parę innych procesów, które właśnie się toczą w trakcie niejedzenia, długiego niejedzenia i narastającej ketozy. Natomiast lekarze tylko widzą te wszystkie złe strony nie wszyscy oczywiście ale widzą te złe strony i twierdzą, że trzeba zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa. A jakby tak, taki błąd konfirmacji, będę widział same niebezpieczeństwa. Konfirmacji, błąd konfirmacji polega na tym, że widzisz tylko to, co chcesz widzieć. Ja widzę niebezpieczeństwa w poście. Mój główny film na kanale jest o tym, że to bywa niebezpieczne i że trzeba się do tego przygotować i zdiagnozować. Więc ja mówię o tym, że to może być zdrowe, ale bywa niebezpieczne i trzeba umieć się do tego zabrać i to przeprowadzić, i że są przeciwwskazania. Natomiast dla lekarzy stanowisko jest jedno, jedno, zawsze źle. Zawsze źle. I tego już zrozumieć nie mogę. Dobrze, no to teraz może o tych przełomach trochę, bo <laughs> powiedziałem, że to może być dla niektórych rozczarowujące. Nie ma moim zdaniem czegoś takiego, że nie wiem, między tym siódmym, ten pierwszy przełom między siódmym a dziesiątym to jest coś takiego, że pierwsze ozdrowienie, nie wiem, z pierwszego stopnia chorób. Nie ma czegoś takiego jak pierwszy stopień chorób. Nie znam, nie, nie wiem jak bym miał to zrozumieć. Nie ma czegoś takiego jak między, nie wiem, że w tym dniu po, po tych 15 godzinach, czy 12 godzinach, czy 6 godzinach złego samopoczucia, jakkolwiek czymkolwiek ono było, to właśnie nastąpiło to ozdrowienie. Nie ma czegoś takiego, moim zdaniem. Natomiast są, nikt znowu tutaj, praktycy my, jako praktycy, możemy powiedzieć, że są ewidentnie bardzo silne, e, jakieś. mogą nie zawsze, ale występują bardzo silne takie zmiany, które trwają kilka, kilkanaście godzin. Ja to przerobiłem od zmian bólowych, przez zmiany takie kompletnej dekoncentracji, bardzo złego samopoczucia. One faktycznie kilkanaście godzin trwało. A przy okazji powiem wam o moim ostatnim przełomie, który był przełomem dla mnie najbardziej zaskakującym. Nie mam żadnych problemów w życiu, cieszę się tym, co jest i, i naprawdę jest mi bardzo, bardzo dobrze i mam ogromny spokój w sobie, ale będąc na tym poście dziesięciodniowym nad morzem, w ósmym dniu postu, obudziłem się w nocy o 1.30, czyli pospałem chwilę, moment, może z dwie godziny, ale z tak ogromnym niepokojem, który naprawdę nie ma z czego wynikać. Zdrowy jestem, e... Wszystko dookoła mnie się toczy bardzo pozytywnie. W sensie miłe miłe doświadczenia mam same praktycznie, więc ja nie miałem żadnego powodu do tego, żeby się tak nagle nagle wystraszyć, a obudziłem się z tak ogromnym niepokojem, którego nie, nie byłem w stanie zrozumieć i cały dzień nie spałem. Potem jeszcze w tym dniu pojechałem praktycznie na, na badania EKG, bo y, y, robiliśmy sobie y, badanie, y, po to, żeby EG, przepraszam, badanie EG że pokazać jak się zmienia, zmieniają fale mózgowe. W każdym bądź razie byłem kompletnie niewyspany na tym badaniu, ponieważ przeszedłem tak bardzo, bardzo e, dziwny przełom, bo nazwę to przełomem, e, że sa, do dzisiaj tego nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak bardzo mnie emocjonalnie poterało, że czułem i nie byłem w stanie opanować swoich emocji e, takiego Niepokoju, tak, to jest najlepsze słowo. Ogromny niepokój, który z niczego nie miał, nie miał powodów, nie miał żadnych powodów, żeby być. Więc te przełomy są czasami to prześpimy, czasami to przeleżymy, czasami się bardzo źle czujemy, czasami to, co zauważyłem, to to, że to jest czasami dzień i to nie jest tylko na sobie sprawdzone. Jest, bywa to dzień, w którym Spada jeszcze cukier, mimo tego, że jesteśmy w bardzo niskich cukrach, w zakresie bardzo niskich cukrów. W tym roku się przekonałem, że można mieć cukier 37 i się uśmiechać nie na sobie, bo ja miałem 40 cukier przez. Przepraszam, kawa. E, przez e, kilka dni. 40-41 czułem się bardzo dobrze, ale były osoby, które miały 40, 39, 37, tak jak mówię o konkretnej osobie i też czuła się dobrze. I to nie jest jakiś zahartowany w poście człowiek. Więc te cukry w trakcie przełomu potrafią jeszcze niżej spaść. Może się odrobinę ciśnienie zmienić. To jest to, co mi się udało na niewielkiej próbie zauważyć. Ale bym tego wcale nie nazywał, że to jest jakiś ogromny przełom, że nie wiadomo, jakie nagle procesy zaczynają się tam dziać, które wcześniej się nie działy. Kochani, jedyne co chciałbym w tej kwestii powiedzieć w zasadzie, żeby to wyprostować, to uważam, że cały okres postu, kiedy już mamy tych kilka milimoli ciał ketonowych, czyli tam 5, 6 i faktycznie ta ketoza jest zaawansowana, nie jemy, ten organizm mocno ciągnie z tego tłuszczu te wszystkie procesy rozpadu wewnętrznego i, i, i zabezpieczania nas w energię właśnie z Endogenną tego pochodzenia wewnętrznego, no to, to są procesy, które nie muszą, nie musi się odbyć żaden przełom, żeby były cały czas prozdrowotne, jeśli wierzyć w to, że to może być prozdrowotne. Nie jeden wycinek kilkunastogodzinny powoduje, że coś się nagle mocno zmienia, tylko cały okres trwania postu jest bardzo, bardzo moim zdaniem pomocny, jeśli o tyle, o ile może być pomocny, bo tutaj nie chcę się wychylać, że że zaraz będę mówił, że we wszystkim i, i, i na pewno każdemu, więc, więc to nie. To może Was rozczarowywać, bo pewnie oczekują niektórzy, że zrobię 10 dni, to już rozwiąże mnóstwo swoich problemów. 10 dni zrobisz super post, świetnie, moim zdaniem zrobi się kawał fajnej roboty, ale to, to jest moja subiektywna ocena, że robi się kawał fajnej roboty i wcale nie dla tych kilku godzin przełomu, Podobnie będzie z postem, który trwa 14 dni czy 21 dni. Nie trzeba czekać na ten... Czekaliśmy na to. Próbowali... Póki nie miałem tego swojego wieloletniego doświadczenia, e, szukałem tego bardzo mocno. W ogóle mój pierwszy post był postem, który chciałem zrobić z powodów zdrowotnych. Zrobiłem go z powodów zdrowotnych i, i mierzenia sobie takiego zainteresowania, czy to w sporcie wpłynie coś. Na szczęście byłem zdrowy, więc nie musiałem szukać, jakby nie musiałem sprawdzać, czy gdzieś jakieś jednostki chorobowe mi się poprawią, więc tego nie było, ale byłem zainteresowany tym, czy to zdrowotnie wpłynie. Po tylu latach wpuszczenia uważam, że najfajniejszą robotę to robi dla takiej introspekcji. Dla umiejętności spojrzenia w siebie. Oczywiście te procesy fizjologiczne się dzieją, one są odczuwalne, one ewidentnie zmienia to organizm. To nie ma co gadać. To mi tutaj znowu mogą e, teoretycy, lekarze mówić, że mi się wydaje, to ja powiem to wam się wydaje, a teraz wyciągnijcie swoje dokumenty i ewentualnie zobaczcie, czy coś na ten temat możecie na bazie evidence based medicine powiedzieć takiej tak bardzo daleko posuniętego, że jesteście w stanie tutaj negować wszystko co my praktycy tak jak wcześniej mówiłem mamy do powiedzenia. Więc dla mnie to była wycieczka od zdrowia, a zakończona na tym, że uważam, że jest to piękny stan duchowy, w którym człowiek ma wgląd w siebie, ma piękne spowolnienie wielu procesów, jest bardziej jak ja to czasami mówię, diesel niż turbodoładowana benzyna. Nagrywałem film o tym, jak się, jak się bardzo ładnie wycisza mnóstwo wewnętrznego bałaganu, jak się fajnie podejmuje decyzje w poście, trudne decyzje czasami, i, i jak to mocno wpływa, więc zaczynałem od zdrowia, a skończyłem na, na tym, że jest to piękny czas na kolejne zmiany. Dla osobowości, kiedy się w tym momencie stosuje różne techniki, i tak dalej. Więc te przełomy, one same w sobie są jakimś moim zdaniem odrobinę zjazdem fizjologicznym. Nie umiem tego lepiej zinterpretować, a cały post, cały okres trwania postu, jest po prostu czymś, co warto, od, co warto przejść i. I co może być bardzo, bardzo pozytywne dla zdrowia. Kończę. No, kończę na tym. Myślę, że co niektórzy czują się rozczarowani, że nie powiedziałem, że nagle bach w wodotryski i po prostu szampana otwierajcie. 10 dni przeszło, jesteście cudownie zdrowsi. Jeżeli jesteście zdrowsi, to jesteście zdrowsi. Nie z powodu kilku godzin, e, takiego bym powiedział. Mentalnego, fizy fizycznego, jakiegokolwiek zjazdu, tylko dlatego, że odbliście pełne 10 dni i szampana można otworzyć dużo później, ale wcale nie dla tych kilku godzin, które tam są lepsze czy gorsze. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.